Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. My już sobie zaczniemy rozmowę. Na sam początek przedstawię się. Nazywam się Magda Szewciów i jestem wiceprezeską Fundacji Herstory i jednocześnie trenerką antydyskryminacyjną i prowadzę między innymi też warsztaty sojusznicze. Stąd myślę, że moja obecność. I oczywiście witam Was tutaj bardzo serdecznie na webinarze pod tytułem Sojusznictwo, jak mądrze wspierać osoby LGBTQ+. I to jest webinar, który się odbywa w ramach projektu Siła Wspólnoty, który jest realizowany przez Fundację Herstory. I teraz to, co bardzo jest istotne, to znaczy, że ten projekt jest realizowany z dotacji Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Patrzę tutaj, żeby się nie pomylić. To jest bardzo ważne. Inna rzecz, tutaj osoby podpowiadają, że webinar jest nagrywany. Tak, jest nagrywany. Jeszcze tutaj muszę rozwinąć czat, co jeszcze powinnam powiedzieć, żeby było formalności zadość. Okej, webinar jest nagrywany i odbywa się na Zoomie webinarowym. Osoby uczestniczące nie są widoczne w nagraniu, więc jesteście bezpieczne i bezpieczni. Możecie jeść, pić, leżeć i siedzieć. Tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Widoczne jesteśmy tylko my, tak jak wy widzicie. No to chyba to są wszystkie rzeczy, które na sam początek. I teraz, ten webinar dotyczy sojusznictwa i mamy tutaj naszą gościnię, ale zanim przedstawię gościnię, którą mam wrażenie, że nie wszystkim w ogóle muszę przedstawiać obecnym tutaj, że czy to będzie formalność, to chciałabym też powiedzieć, że od strony technicznej tutaj działają dwie osoby z projektu, czyli Tea Łagowska i Maria Czernecka i być może to będą osoby, które będą podrzucać nam pytania, więc jak będą się pojawiać jakieś osoby z OFU, to będą właśnie one. Oraz mamy tutaj też wsparcie tłumaczenia na polski język migowy, które będą dla nas prowadzić dwie osoby, Julia Kulik i Ewa Nowicz. To są dwie osoby, które będą się zmieniać. W tym momencie jest z nami pani Ewa Nowicz. Więc witam serdecznie i bardzo dziękuję za tłumaczenie. No i teraz już możemy przejść do sedna, czyli przedstawienia naszej gościni, którą jest Janina Bąk. Pewnie niektóre osoby kojarzą cię jako Janina Daily, ale wiemy, że to jest tylko twoja firma i też najmniejsze miejsce w internecie. Myślę, że to jest też takie miejsce, które nie jest na końcach internetu, ale bardzo blisko. Więc jeśli ktoś z was jeszcze nie była, nie był tam, to bardzo serdecznie zapraszam na janinadaily.com. I to jest właściwie firma i bardzo mi się podoba to sformułowanie, że Janina Daily spółka z żadną odpowiedzialnością. Myślę, że Urzędowi Skarbowemu się nie podoba, ale tak. No, Urząd Skarbowy Urzędem Skarbowym. Ja jestem po prostu wielką fanką tego sformułowania. To, co jest istotne, jesteś statystyczką i to, co robisz przede wszystkim jako Janina Daily, spółka z żadną odpowiedzialnością, wspierasz ludzi w rozumieniu statystyki, ale też w ogóle mam wrażenie, że uczysz ludzi liczyć albo opowiadasz o liczbach, co jest dla mnie fascynujące, bo w procesie socjalizacji, myślę, ze względu na mój gender, nie otrzymałam takiego wsparcia, żeby umieć w liczby, więc wszystkie osoby, które to robią, absolutnie uwielbiam. I myślę, że też te osoby, które nie były na twojej stronie, jak wejdziecie na Janina Daily, przeczytacie kilka artykułów, to będziecie chcieć od razu wejść pod płetwę foki Janiny i być janiniątkiem, bo to jest naprawdę najmniejsze miejsce w internecie. Co jest też ważne, Janina napisała książkę, statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby zdobyć Nobla. I myślę, że ten tytuł już wskazuje na to, że to będzie świetna zabawa, mimo że o statystyce. Bardzo ważna, tak. Tak, że to nie będzie jakiś po prostu suchy tekst na temat statystyki, tylko że to będzie coś dla zwykłego zjadacza i czekolady, i być może też statystyki w przyszłości. Ale to, dlaczego ciebie zaprosiłyśmy jako Fundacja Herstory na ten webinar, jest związane z tym, że jesteś aktywną sojuszniczką osób LGBTQ+. I nawet w 2021 otrzymałaś koronę równości w kategorii ludzie internetu. I tam jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które zrobiłaś. I to jest to, o czym chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały.
Czy jest coś, co jeszcze chciałabyś o sobie powiedzieć na sam początek? Nie, nie, pięknie mnie przedstawiłaś. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać właśnie o tym akurat temacie. To jest sojusznictwie, również dlatego, że faktycznie robię to od jakiegoś czasu, ale wciąż intensywnie nad tym myślę, jak to robić dobrze. No a ta korona równości to... Wiem, że to brzmi jak frazes, ale nie przesadzę, jest dla mnie niezwykle cenna, jest w salonie na honorowym miejscu, bo to jedna z najważniejszych nagród, jakie dostałam. Bardzo się cieszę, tym bardziej się cieszę, że też przyjęłaś nasze zaproszenie. To jest też tak, że ja mam sporo pytań do Ciebie, ale też mamy kilka pytań, które zostały zgłoszone przez osoby chętne do posłuchania naszego webinaru i te, które się zgłaszały, dawały nam kilka pytań. Tam dopisywały to, co je ciekawi, więc ja je mam spisane. Kilka jest tych takich pytań, które na pewno gdzieś się tu pojawią, bo po prostu bardzo dotyczą tego, o co ja chciałabym Cię zapytać. Ja będę się starać, żeby te pytania się pojawiały, które nam napisałyście i napisaliście i jednocześnie może też tak być, że się nie uda nam na nie wszystkie odpowiedzieć. To uprzedzam, co nie znaczy, że nie otrzymacie odpowiedzi, bo mamy taki plan, że jak się tutaj nam nie uda o tym porozmawiać, to odpiszemy Wam mailowo, bo mamy te dane przy zgłoszeniach, więc będziemy mogli Wam po prostu bezpośrednio odpowiedzieć, podać jakieś też być może odniesienia, gdzieś odesłać Was, gdzie dostaniecie więcej informacji, jeśli to tutaj w naszej rozmowie się nie pojawi. Chciałabym zacząć od takiego pytania, które no, przede wszystkim chyba myślę wszystkich tu nurtuje. Znaczy, jak wyglądała Twoja droga, Janino, do bycia sojuszniczką? I to jeszcze sojuszniczką w Polsce, bo to trzeba sobie podkreślić, w jakim kontekście jesteśmy społeczno-politycznym. Wiesz co, ja piszę bloga od 8 lat, ale na początku pisałam, w ogóle nie pisałam na tematy zaangażowane społecznie, nie dlatego, że nie były mi w jakiś sposób bliskie, po prostu... Nie wiem, to cała moja obecność w internecie dopiero tam dojrzewała, więc chwilowo to były po prostu jakieś tam anegdotki na temat różnych ciekawych, nazwijmy to, zdarzeń na uczelni, a jak ktoś, kto pracuje na uczelni, ten się w cyrku nie śmieje, więc miałam o czym pisać. W pewnym momencie, kiedy zaczęły mnie dźgać coraz mocniej różne sprawy, które docierały do mnie z Polski, bo jeszcze wtedy mieszkałam w Irlandii, to nie wytrzymałam i napisałam pierwszy tekst. Pierwszy tekst taki zaangażowany światopoglądowo, akurat dotyczył antysemityzm, czyli jakich antysemitycznych? No nieważne, były bardzo szkodliwe i brutalne komentarze po tym, jak Ida, polski film, zdobył Oscara. Mm-hmm. I właśnie coś, co się co jakiś czas dzieje w Polsce, zwłaszcza jak jest jakiś film dotyczący niechlubnej części historii Polski. Dokładnie. I ja napisałam tekst na ten temat i byłam bardzo... ciekawa, jak się przyjmie, bo wiedziałam, że on trochę nie pasuje do mojego profilu, do tego, co ludzie z reguły tam czytają. I on się przyjął bardzo dobrze. A im dłużej pisałam, tym dłużej też byłam w Irlandii i poznawałam trochę inny świat. Byłam też w Irlandii podczas tego ekstremalnie ważnego wydarzenia, kiedy Irlandia była pierwszym krajem, który wprowadził równość małżeńską na gruncie referendum obywatelskiego, więc widziałam z pierwszej ręki, jak wyglądały te wybory, przygotowania do tych wyborów. Widziałam wszystkie akcje, które na moim uniwersytecie się działy, żeby promować inkluzywność i by włączać tę czołową społeczność studentów i dbać o to, by czuli się dobrze, więc trochę myślę, że im bardziej byłam w tej irlandzkiej rzeczywistości, tym bardziej zaczęła mnie uwierać ta Polska i zaczęłam się wypowiadać właśnie na te tematy, bo chyba zrozumiałam, że jeśli chodzi o bycie twórcą internetową czy influencerem, niektórzy nie lubią tego słowa, no ale umówmy się, tak, jestem influencerką, to zrozumiałam, że jeśli mogę sprzedawać produkty, a sprzedaję produkty, to mogę również sprzedawać idee,
I może to jest to, co absolutnie każdy twórca internetowy, moim zdaniem, powinien robić, żeby w taki sposób ten swój wpływ też wykorzystać. Mm-hmm. A czy jak wróciłaś do Polski, coś się zmieniło w twoim nastawieniu i w tym, że na przykład bardziej intensywniej albo aktywniej zaczęłaś działać w tym obszarze, czy po prostu już nic się nie zmieniło, tylko jest to stały element twojej działalności? Wiesz co, ja wróciłam w takim magicznym momencie, że jak wróciłam, to nagle nic, tylko chodziłam na protesty. Jak były strajki kobiet, były protesty w sprawie Margot i wielu ludzi się dziwiło, ale mnie było bardzo dobrze z tym, że byłam w Polsce, kiedy to wszystko się działo, że mogłam już walczyć, czy w jakiś sposób wypowiadać się nie tylko słowem i nie w internecie, ale faktycznie być na tych ulicach z tymi wszystkimi ludźmi. Więc jeśli coś się zmieniło, to tylko moja determinacja, żeby mówić o tym jeszcze więcej i żeby właśnie docenić to, że w końcu jestem na miejscu i mogę działać. Mhm. No, ale wyobrażam sobie też, że bo powiedziałaś, że jak zaczęłaś pisać, to nie byłaś pewna, jaka będzie reakcja albo co tam się zadzieje wśród osób, które śledzą twojego bloga. Natomiast spodziewam się, że to nie było tylko tak, że dostawałaś same achy i ochy i klaski, tylko były też jakieś trudniejsze momenty w tym doświadczeniu. Czy to jest tak, że sojusznictwo to jest tylko takie fajne i łatwe i tylko po prostu brokat się sypie, czy jednak są jakieś inne kawałki? Nie, oczywiście, że brokat się nie tylko sypie, to było zbyt proste, ale kto powiedział, że to ma być proste? Ja to zawsze opowiadam taką historię całkiem niedawną, chyba sprzed roku, sprzed 2 lat, wtedy jak odebrałam koronę równości i to moje przemówienie z tej gali, która była transmitowana online, w pewnym momencie trafiła na profil posła Solidarnej Polski, i TVP zrobiło z tego jakiś tam reportaż, no coś tam skomentowali. I w momencie, kiedy oni to zrobili, ja oczywiście tego nie wiedziałam, bo nie śledzę tych treści, to jednego dnia przyszło do mnie, no musiałam skasować w godzinę chyba 500 komentarzy, bo mówię o takich komentarzach, które no nie dało się z nimi dyskutować, bo były po prostu tak agresywne, przemocowe, obrażające mnie. I to było bardzo ciężkie doświadczenie. Przez 2 dni moja firma stała, bo wszyscy, którzy ze mną pracowali, byli zaangażowani w kasowanie tych treści. I ja sama też czułam się fatalnie. Ale w pewnym momencie do mnie dotarło, że ta cała historia, it's not about me. To znaczy, tak, ja się czułam źle przez, nie wiem, 3 dni. Przez to wszystko, co musiałam czytać na swój temat, ale przecież społeczność LGBTQ+, i niestety nie tylko ta społeczność, jest mnóstwo innych społeczności w tym kraju, które czują się tak codziennie i to od wielu, wielu lat. Więc dotarło do mnie, okej, Janina, dla ciebie to były 3 dni, ale dla niektórych ludzi to jest całe życie, od bardzo, bardzo dawna, jeszcze bez perspektyw na zmianę. Więc to doświadczenie było trudne, ale było ekstremalnie cenne, bo znowu, jeśli czegokolwiek udało się dokonać temu posłowi Solidarnej Polski, to, że jestem jeszcze bardziej zdeterminowana, żeby nikt nigdy nie musiał czytać o sobie takich rzeczy. Mhm. Czyli rozumiem, że twoja strategia na de facto hejt i nieprzychylność, delikatnie mówiąc, względem na twoje sojusznictwo. To jest albo kasowanie, bo sobie tak myślę o tym, co można powiedzieć osobom, które chciałyby sojuszniczo się wypowiadać w internecie, no i o tym, że może to też być dla nich tak również, delikatnie mówiąc, niekomfortowe, jak było może. I trudne, jak dla ciebie. No więc mogą kasować te wiadomości, no ale też w jakiś sposób szukać w tym wzmocnienia. No ale czy też są jakieś inne rzeczy, które można by było zrobić, żeby siebie wesprzeć w pozostaniu na tej ścieżce sojuszniczej? Wiesz co, ja myślę, ja dzielę te negatywne komentarze na 2 grupy i są takie, z którymi nie ma jak dyskutować.
Jakby gdy nie wiem, mówimy, nie chcę cytować, żeby nikt nie poczuł dyskomfortu, ale wiemy, że są takie kategorie właśnie przemocowych komentarzy, z którymi nie ma jak dyskutować i nie powinniśmy nawet dyskutować, tylko je jak najszybciej skasować. I jeśli ja kasuję te komentarze, to robię to dlatego, że uważam, że jako twórczyni internetowa mam odpowiedzialność, żeby to moje miejsce w sieci faktycznie było najmniejszą stroną internetu. Czyli jeśli ktoś pisze komentarz, który mnie personalnie nie dotyczy, bo na przykład obraża społeczność LGBTQ+, to on i tak z mojej strony zniknie, dlatego że nie chcę, żeby ktokolwiek z tej społeczności wszedł na moją stronę i przeczytał na swój temat coś takiego. Więc i szczerze mówiąc, łatwiej jest mnie wkurzyć, pisząc coś właśnie na temat innych ludzi, niż mnie samej. Choć jeśli ktoś mnie obrazi, to też najpewniej ten komentarz zniknie. Ale z drugiej strony mamy komentarze, z którymi jest pewne pole do dyskusji, kiedy ktoś na przykład mówi, że nie, to nieprawda, że dyskryminacja w tym kraju istnieje i tutaj można wyciągnąć statystyki na przykład, albo ktoś ma wątpliwości i mówi, że nie, mu się wydaje, że to nie jest prawda, że gejom w tym kraju jest źle i znowu można pokazać raport na przykład KPH. I wydaje mi się, że i na takie komentarze odpowiadam, więc to nie jest tak, że jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ja od razu je neguję i kasuję taką osobę, tylko jeśli widzę, że jest przestrzeń do dyskusji, to dyskutuję. Niemniej faktycznie takie dyskusje czasem kosztują nas dużo czasu i emocji i bardzo bym chciała, żeby osoby, które się w takie dyskusje angażują, wiedziały, że jeśli w pewnym momencie ich to przerasta, to muszą zadbać o siebie. To znaczy, jeśli jesteśmy osobami sojuszniczymi, ale na przykład mamy gorszy moment w życiu, albo jednak okazało się, że ta dyskusja trwa zbyt długo, albo zeszła na takie ścieżki, że jest dla nas zbyt psychicznie obciążająca, to chciałabym, byśmy pamiętali, że mamy prawo się z niej wycofać, przynajmniej na chwilę, zadbać o siebie i potem wrócić. I działać, że nie musimy być na takim permanentnym stand-by'u. To jest super ważne, co mówisz, i to sobie myślę, że nie tylko w ogóle dla sojuszników i sojuszniczek, ale w ogóle w aktywizmie to jest bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, że są jakieś granice, jakieś limity mojego zaangażowania, ale też mojego bezpieczeństwa, zarówno psychicznego, jak i fizycznego czasami. Więc to jest istotne, żeby też zobaczyć siebie w tym kontekście i że być może na ten moment to ja muszę zrobić kilka wdechów, gdzieś poczekać, właśnie zjeść czekoladę, może gdzieś pojechać na urlop i dopiero potem wracam. Natomiast sobie myślę, że to jest też szczególnie istotne dla osób sojuszniczych w momencie, kiedy nagle z takiego jednak dość myślę sobie czasami, może to jest moje założenie, komfortowego jednak miejsca w systemie społecznym, nagle wchodzą do miejsca, w którym są osoby z grup narażonych na dyskryminację stale i to może być przerażające. To znaczy, że to może być tak, że to sojusznictwo wcale, jak sobie tak wyobrażam, nie jest takie, że ja tam wchodzę, już tam zostaję i na zawsze i już nigdy stamtąd po prostu się nie wycofam, albo że nie ma żadnych etapów w tym, tylko że może być tak, że włożę nóżkę, posiedzę tam chwilę, wycofam się, znowu wejdę, może wejdę na dłużej, znowu się wycofam. To jest jakoś sobie myślę też takie zdrowe, żeby rzeczywiście w tym zostać dłużej, bo sobie wyobrażam, że to może nie być łatwe być cały czas pod obstrzałem. No dobra, no to w takim razie co na zachętę? No bo to tak nie brzmi, jak tutaj jest dużo trudnych rzeczy i że teraz trzeba z tym radzić, to co na zachętę, żeby jednak tam wchodzić do tej grupy sojuszniczej? Wiesz, ja zawsze mówię, że gdy robię te wszystkie rzeczy, ja nie wiem, na ile realnie coś zmieniam. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się coś zmienić, choć oczywiście marzę o tym, że dożyję takich czasów zmian legislacyjnych, społecznych itd. itp. Ale zawsze mi się mówię, to marzy. Że nie wiem, czy uda mi się coś realnie zmienić, ale chcę móc powiedzieć, że przynajmniej próbowałam. I myślę, że to o to chodzi, że wydaje mi się, że naprawdę wszyscy mamy obowiązek zadbać o to, żeby
zadbać o tych, którzy mają trochę gorzej w tym społecznym gnieździe, że ja jestem ekstremalnie uprzywilejowana, jestem białą, heteroseksualną kobietą. Gdy postanowiłam poślubić mojego męża, to po prostu go poślubiłam. Gdy chcę go chwycić za rękę na ulicy, to po prostu to robię. I chcę, żeby wszyscy mogli to zrobić. Więc ja wiem, że łatwiej jest nie wypowiadać się na pewne tematy. I znowu, nie chcę nikomu narzucać, że absolutnie każdy ma obowiązek wypowiadać się na każdy temat i zawsze być też w odpowiednim właśnie stanie psychicznym, gotowości psychicznej, by to zrobić. Uważam, że powinniśmy wybierać swoje walki. Ja mam takie obszary, którymi się zajmuję, bo są dla mnie szczególnie ważne i to jest zdrowie psychiczne i właśnie społeczność LGBTQ+. Ale są inne tematy, które też wymagają zaopiekowania, które zostawiam innym. Niemniej wydaje mi się, że jeśli otrzymujemy coś od ludzi, a ja jako twórczyni internetowa otrzymałam od ludzi pewne zaufanie, ale otrzymałam też z takich praktycznych rzeczy, na przykład możliwość zarabiania na pisaniu, na robieniu tego, co mnie cieszy, to uważam, że moim obowiązkiem jest trochę oddać światu, nawet jeśli to brzmi górnolotnie, ale że ja coś dostałam, więc spróbuję, żeby rzeczywistość też ode mnie coś otrzymała. Ja sobie myślę, że to, co piszesz i to, co robisz, ma ogromne znaczenie. To znaczy, na pewno ma znaczenie dla osób, które cię czytają i są ze społeczności LGBTQ+. I ma to znaczenie, bo społeczność to docenia. Więc jakby każdy ruch sojuszniczy według mnie ma znaczenie i też dlatego tutaj cię zapraszamy, bo to ma istotne znaczenie. To nie jest tak, że wiadomo, być może to jest w granicach wpływu każdej osoby, no ale czasami miejsce, w którym jesteśmy, może bardzo wiele nam umożliwić w kontekście zmiany i myślę, że ty tę zmianę robisz, więc bardzo tak. Dziękuję. Ja się też uśmiecham, bo od razu sobie przypominam, że ostatnio podeszły do mnie dwie dziewczyny i powiedziały, że zaczęły być ze sobą w taki sposób, że rozmawiały o mnie na pierwszej randce. I mówię, dobra. Nawet jak zmiany legislacyjne, to przynajmniej jestem matką przez jednego związku. Więc oprócz właśnie takich rzeczy jak korona równości, to mam w sobie mnóstwo takich super uroczych historii, ale też właśnie takich historii, kiedy być może komuś po prostu zrobiło się trochę lepiej w świecie, jak coś przeczytał, albo ktoś mi też tak kiedyś napisał, żeby nie było, że tylko ja otrzymuję ten splendor, że jemu, oddam go też mojej społeczności, bo bez mojej społeczności by mnie nie było, że jemu jest lepiej w świecie, wiedząc, że gdy napiszę taki tekst, będący w jakiś sposób wypowiadający się na tematy sytuacji osób LGBTQ+, że on może wejść w komentarze i zobaczyć, jak wiele jest osób, które tę sprawę popiera i które są zaangażowane, że jakby to daje, tak akurat ten chłopak to napisał, że to mu daje dużo siły i nadziei, bo widzi, jak wiele tych osób jest. Więc myślę, że w ten sposób można też o tym myśleć, że mamy siłę pokazać skalę tego, jak wiele osób się nie zgadza na tę rzeczywistość, którą obecnie mamy. Bardzo jest mi to bliskie. Pewnie jakbym pisała komentarz, to bym napisała tak samo, bo naprawdę myślę, że to jest bardzo o tym, że to jest też bardzo krzepiące i dające nadzieję, jak się widzi ileś komentarzy, ileś osób zupełnie tak zwanych randomowych, które gdzieś tam piszą i popierają, a raczej wspierają społeczność w taki też sensowny, otwarty i ciepły sposób. To jest super ważne. I myślę, że im więcej takich miejsc w internecie, to tym lepiej. Tak, ja tylko zacytuję takiego screena, bo znowu to jest jedna taka historia, która spowoduje, że się uśmiecha. I ktoś mi przysłał wymianę swoich zdań na Messengerze ze swoim kolegą i on napisał, widziałeś wpis o LGBTQ+, u Janiny? I on napisał, nie widziałem, co jest tym? A ta osoba napisała, u Janiny, no co ty, same labradory. I pomyślałam sobie, no tak, u mnie same labradory. Więc tak, myślę, że to też jest ważne. Mamy tutaj komentarz.
Dziękuję za Pani wsparcie i sojusznictwo. To jest bardzo ważne dla mnie. Dzięki temu najbliższe miejsce w Intencie jest milutkie również dla mnie. No i więc, znów się uśmiecham. I kolejny kuzelek do mojej kolekcji. Więc to jest może też o tym, co często się pisze w różnych tekstach czy książkach mądrych na temat sojusznictwa, nie tylko dla społeczności LGBTQ+, ale dla różnych grup, które są narażone na dyskryminację, czy mają tożsamość tak zwaną narażoną na ataki, to, że sojusznictwo jest w interesie też osób sojuszniczych. Mhm. Tak, to znaczy, że tak. to jest jednak coś, co daje poczucie serdecznej atmosferze w systemie społecznym, nie tylko dla jakiejś jednej konkretnej grupy, tylko że robi tak naprawdę nam wszystkim miło. Więc myślę sobie, że to miejsce jest nie tylko wtedy miłe dla społeczności. No ale ja sobie też myślę, że to, co robisz, jest takim modelowaniem dla innych osób, które mają taki wpływ jak ty. I nie tylko w kontekście statystyki. Nie? Bo jak wiemy, to jest główny twój obszar działania, który też myślę sobie można wykorzystać w kontekście niemiłych komentarzy, co już zresztą mówiłaś. Natomiast to też jest wzór na jakiś taki, może nie wzór, ale modelowanie, że będąc osobą influencerską, jak to powiedziałaś, czy osobą, która pisze, czy która jest znana, która ma wpływ, ma głos, że to nie zmienia postaci rzeczy, że nadal twoja firma działa. To nie oznacza, że nagle twoja najmniejsza scena w internecie jest na krańcach internetu, tylko wręcz dostaje więcej wzmocnień od grupy, która być może tam wchodzi ze względu na to, ale przy okazji zaczyna słuchać opowieści o liczbach. Więc myślę, że to jest takie trochę nakręcające się wzajemnie, zarówno dla ciebie, ale też wspierające inne osoby, które chciałyby być sojusznicze. Wiesz co, ja bardzo nie chciałabym rozliczać innych twórców. Bardzo staram się tego nie robić, więc nigdy nie wskazuję palcem, że ta i ten się jeszcze nie wypowiedział. Niemniej podchodzę do tego odwrotnie, że bardzo mnie cieszy i bardzo doceniam każdego twórcę, który właśnie w jakiś sposób wykorzystuje te narzędzia, które ma. I myślę, że w ostatnich latach mieliśmy mnóstwo przykładów i mnóstwo nawet gigantycznych twórców, którzy to robili. Zarówno właśnie, gdy była sprawa Margot, strajk kobiet, wtedy, kiedy nawoływaliśmy do frekwencji, no mieliśmy rekordową frekwencję w wyborach prezydenckich, również dlatego, że bardzo, bardzo o to walczyliśmy. Prawie nam się udało. Więc to mnie absolutnie bardzo cieszy. Jeśli ktoś potrzebuje argumentów w postaci teorii marketingowej, to taka teoria też istnieje i to się nazywa premiumizacja marki, która polega na tym, że to, co wyróżnia jedną markę od drugiej, to, że ma odwagę opowiadać się za jakimiś wartościami i mówić rzeczy, które czasem powodują dyskomfort, że ona przestaje być taka przezroczysta i przestaje tylko na przykład sprzedawać te sukienki, tylko właśnie zabiera też głos w sprawach światopoglądowych. Tak, to wymaga odwagi. Łatwiej jest tego nie robić, ale nawet ze strony dużych marek, banków, firm odzieżowych, restauracji, widzieliśmy w ostatnich latach, że wypowiadały się głośno na temat właśnie na przykład strajku kobiet, czy że wszystkie osoby, również społeczność LGBTQ+, jest dla nich ważna i są u nich mile widziane. I myślę, że takie gesty są ekstremalnie ważne. Więc jeśli ktoś się zastanawia, a pamiętajmy, że każdy z nas jest marką osobistą, nawet jeśli ktoś nie ma bloga, ale ma swój profil na Facebooku, to też jest influencerem, influencerką dla swoich znajomych, którzy nas na tym Facebooku obserwują. Więc absolutnie każdy codziennie dokonuje wyboru, w jaki sposób tę swoją przestrzeń wykorzysta. I czy wykorzysta, żeby na przykład poszerować raport dotyczący sytuacji osób LGBTQ+, w Polsce, żeby się wypowiedzieć na jakiś temat, czy nie? Mm-hmm. Ja sobie też myślę, że biorąc pod uwagę różne trendy związane po prostu z tym, jak się marki zmieniają, jak biznes powinien się zmieniać, co jest ważne dla klientów, klientek, no bo w biznesie to jest ważne, co jest ważne dla klientów i klientek, potrzeby, no to jednak to najmłodsze pokolenie bardzo zwraca uwagę na wartości, które idą za działaniami danej firmy. Więc tym bardziej myślę, że to jest taki argument, który przynajmniej ja go często używam, jak rozmawiam z firmami czy z jakimiś organizacjami, żeby zachęcać do sojusznictwa.
No bo to moje pytanie było też, czy raczej ten taki komentarz związany z tym modelowaniem jest związany z tym, że często osoby, które nawet by chciały być sojusznicze, zwyczajnie się boją. Boją się albo jakiś też tych komentarzy, tego dyskomfortu, albo tego, że nie będą umiały do końca odpowiedzieć, albo zareagować, albo że coś stracą ze swojej pozycji. Co jest zrozumiałe, no bo najtrudniej spaść z wysokiego konia, jak to mówią. Więc tak, widzę, że kiwasz głową, więc nie wiem, czy chcesz coś może dopowiedzieć, więc ja zostawię to do przestrzeni. Ja rozumiem ten strach, zwłaszcza na początku, bo gdy ja czytam właśnie takie jakieś bardzo, nie wiem jakie słowa użyć, ale takie, no niech będzie, przemocowe komentarze, ja już jestem niestety do nich przyzwyczajona. Ja wiem, jak sobie z nimi radzić, wiem, że one się pojawią, ale zdaję sobie sprawę, że zwłaszcza na początku to jest sytuacja bardzo trudna dla twórcy. Po pierwsze mamy taki imperatyw, żeby jednak każdemu odpowiedzieć, żeby jednak podyskutować. Znowu ja uważam, że są osoby, z którymi nie ma absolutnie co dyskutować, ale mam taką ochotę. To bywa przerażające, gdy na przykład nagle czytamy na swój temat kilkanaście, kilkadziesiąt, setki komentarzy, w których nas się obraża, więc ja rozumiem ten strach i znowu nie chciałabym na nikogo wskazywać palcem, ale uważam, że warto się nad tym zastanowić, bo uważam, że naprawdę warto, że jeśli mamy jakieś rzeczy, które są dla nas ważne, a absolutnie każdy ma takie rzeczy w swoim życiu, to warto zrobić coś, żeby właśnie móc powiedzieć, hej, próbowałem, podjąłem jakieś działanie, a nie siedziałam na kanapie czekając, aż świat się zmieni. Więc jeśli ktoś się zastanawia, bardzo zachęcam, żeby po prostu spróbować i zobaczyć, co z tego będzie. Czyli jednak są słowa na zachętę, bardzo się cieszę. Tak. No może... i to jest też jedno. Ja zawsze jak boję się jakiegokolwiek działania, to zastanawiam się, co najgorszego może się stać. Znaczy, jeśli podejmę to działanie, to co najgorszego może się stać? No to powiedzmy, że zabiorę głos na jakiś temat i faktycznie przyjdzie do mnie setka hejterów. Co najgorszego może się stać? No, mogę się bardzo źle poczuć psychicznie. Nie, to jest ekstremalnie oczywiście ważne. Ale znowu dokonuję ewaluacji i mówię na przykład, ja, Janina, obecnie jestem w takim punkcie w życiu, że będzie to dla mnie trudne, ale to dam sobie z tym radę. Dam sobie radę z tym, że będę się źle czuć psychicznie. Co najgorszego może się stać? No, stracę zlecenia, ale znowu mówię, ja, Janina, akurat jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, że akurat mam, jak stracę zlecenie, to będzie następne. Więc zachęcam właśnie do zadania sobie takiego pytania. Co najgorszego się może stać, jeśli faktycznie napiszę ten wpis sojuszniczy i się opowiem za swoimi wartościami i od tych wątpliwości jakoś starać się podejmować decyzje dalej? Ja jakoś sobie myślę też o tym, że to jest trochę o tym, do kogo ja mówię i na czym mi zależy, tak. Bo jeżeli ja rzeczywiście mam taką dość idylliczne założenie, że ja mówię do wszystkich i ja wszystkich chcę tutaj pod swoje skrzydła, no to rzeczywiście wtedy może być bardzo trudno i mam wrażenie, że to jest też taka sytuacja, w której w sumie nie wiadomo, w którą stronę się ruszyć, bo zawsze bardzo to jest krótkie pole. Natomiast jak Ciebie słyszę, to sobie myślę o tym, że Ty masz bardzo jasną, klarowną misję, jasność tego, co Ty chcesz przekazać. Zresztą mówiłaś o tym, że masz jakieś obszary, w których będziesz działać, że Twoje sojusznictwo to jest zdrowie psychiczne i społeczność LGBTQ+, a jeszcze zostawiasz innym. I myślę, że to też jest jakaś strategia na to, jak sojusznikować mądrze, w takim sensie, że no, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Jestem tu i tu i to są moje dwa obszary, w których działam i które wybieram. Nie? Jakoś to sobie myślę, tak, i myślę, że poruszyłaś bardzo ważną rzecz. Ja zawsze mówię, że odpowiednia społeczność jest znacznie ważniejsza niż duża społeczność. I w pewnym momencie musiałam się przestawić na takie myślenie, że właśnie ja nie chcę mówić do wszystkich. Ja nie chcę mieć w społeczności osób, które
którym muszę tłumaczyć, że każdy człowiek jest równy i że każdy człowiek zasługuje na szacunek. Ja wiem, że to, co teraz powiedziałam, jest kontrowersyjne w tym sensie, że no jednak musimy wychodzić ze swoich baniek. I tak, uważam, że powinniśmy, ale znowu, jeśli mam tracić swój czas i emocje na tłumaczenie komuś, że czarne jest czarne, a białe jest białe, albo że ziemia nie jest płaska, a dla mnie sformułowanie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, jest stwierdzeniem na poziomie ziemia nie jest płaska, to ja osobiście wybieram, że nie będę tracić swojego czasu i emocji na takie rzeczy i że będę budować przekaz dla ludzi, którzy potrzebują usłyszeć, że hej, jest nas więcej, albo do ludzi, którzy mają wątpliwości i mogę w jakiś sposób na nie odpowiedzieć, ale nie do ludzi, którym musiałabym tłumaczyć oczywistości, a tak naprawdę i tak pewnie nie chcieliby mnie słuchać. Mm-hmm. Tak, no to jest super istotne, żeby po prostu wiedzieć, do kogo mówię i kogo chcę koło siebie mieć. I myślę, że to też jest po prostu o sojusznictwie, to znaczy, że ja często, jak rozmawiałam na przykład z kadrą pedagogiczną i z nauczycielami, nauczycielkami, co mogą zrobić na rzecz młodych osób ze społeczności LGBTQ+, no to mówię, szukajcie sojuszników, sojuszniczek w swojej kadrze pedagogicznej. No więc tak, się teraz zastanawiam, tak. Czy ty szukasz innych sojuszniczek i sojuszników i masz jakąś taką grupę, w której się wspieracie i dzielicie know-how w tym obszarze właśnie wspierania społeczności LGBTQ+. Wiesz co, ja stworzyłam sobie taką społeczność, albo raczej grupę osób, które obserwuję, niektórych znam bliżej, niektórych dalej, którzy są mi nieocenieni, jeśli chodzi o, gdy mam jakąś wątpliwość, na przykład dotyczącą języka inkluzywnego, jak używać zaimków. Jak ostatnio zwróciłam się do jednej z twórczyń, bo nie do końca rozumiałam różnicę pomiędzy niektórymi z literek w skrócie LGBTQ+. Czy do Kacpra, kiedy miałam pytania odnośnie transpłciowości. Więc bardziej w tym sensie staram się lokalizować braki wiedzy i tam, gdzie je mam, to dowiadywać się u źródła, czy dobrze myślę, albo czy o co w tym wszystkim chodzi. I uważam, że to jest cudowne, jakby, że ten ruch dotyczący wsparcia osób LGBTQ+, zarówno poprzez sojusznictwo, czy kiedy jestem częścią tej społeczności, albo po prostu ją wspieram, jest cudowne, bo ta baza wiedzy jest gigantyczna, jeśli chodzi o właśnie wszelkie elementy sojusznictwa. Język, działanie, miejsca, gdzie można udać się po wsparcie, badania naukowe itd., itp. Więc uważam, że w tym zakresie żyjemy w bardzo dobrych czasach, kiedy właśnie jeśli nie wiemy, to mamy kogo spytać i mamy gdzie poszukać informacji na ten temat. Więc za to jestem bardzo wdzięczna i każdemu, kto miał cierpliwość odpowiedzieć na jakieś moje pytania w wiadomościach prywatnych, też jestem bardzo wdzięczna. Czyli jak ja sobie myślę o takim podsumowywaniu jakichś takich know-how dla osób, które chciałyby być sojusznicze, no to raz, że odwaga, ale też świadomość pozycji, o której mówiłaś wcześniej, tak gdzie jestem, no bo to jest kluczowe dla osób sojuszniczych, no ale też przede wszystkim, jak teraz mówisz, zdobywanie wiedzy, znaczy cały czas edukowanie siebie, sprawdzanie tego, czego nie wiem, a co wiem, skąd to mogę zdobyć, no i szukanie u źródła. No ale też niekoniecznie, że łapię być może jakąś osobę ze społeczności i teraz ty mi powiedz wszystko, co na ten temat wiesz, bo może tak być, że poza swoją osobą niewiele więcej może wnieść, no bo też tak jest. Natomiast jest bardzo wiele eksperckich organizacji i też, czy jest jakaś, której szczególnie korzystasz, czy jakieś raporty, które bardzo polecasz osobom sojuszniczym, strony być może... Śledzę i co roku czekam, znaczy, to nie są moje ulubione statystyki, ale oczywiście wszystkie raporty dotyczące sytuacji społecznej osób LGBTQ+, wszystkie organizacje KPH Miłość Nie Wyklucza,
Stonewall śledzę i właśnie osoby indywidualne, które się tematem zajmują. Ja myślę sobie, że bardzo doceniam to, bo mamy trochę czasem problem w tym kraju, w tym, żeby się przyznać do tego, że czegoś nie wiemy. I uważam, że to trochę szkoła nas tego nauczyła i studia też, bo my jesteśmy uczeni, że jak się czegoś nie wie, no to jest wstyd, pała, siadaj. Więc chciałabym, żebyśmy trochę wyszli z tego poczucia, że jeśli coś nie wiem, to jest ze mną coś nie tak i należy się tego wstydzić, tylko nauczyli się, że to okej czasem nie wiedzieć i mieć wątpliwość. Ale bardzo bym też chciała, żebyśmy się nauczyli, że to okej, gdy ktoś inny czegoś nie wie, bo można zwracać komuś na coś uwagę na dwa sposoby. Można powiedzieć, hej, nie mówi się już transseksualizm, tylko transpłciowość i jeszcze fajnie by było wyjaśnić dlaczego, żeby to zrozumienie pogłębić, a można napisać z pogardą i w pewnym sensie można po prostu ten komunikat tak napisać, że obrażamy od razu osobę za to, że tego nie wie. I myślę, że bardzo się powinniśmy pilnować w każdym absolutnie temacie, żeby się pozbyć tej pogardy. Jakby ja zawsze mówię, że historia nie zna takich przypadków, że ktoś się czegoś nauczył, bo go upokorzyliśmy. Więc ja bym bardzo chciała, żebyśmy nauczyli się zwracać uwagę na błędy. Ja bardzo lubię, kiedy ktoś mi mówi, że popełniam błąd, no bo właśnie stąd na przykład właśnie wiem, żeby mówić tak, a nie inaczej, ale żebyśmy robili tego bez właśnie takich intencji pogardy, może agresji, może poczucia wyższości, żebyśmy się tego pozbyli. Bo ja lubię zakładać, że jeśli ktoś popełnia błąd, to może po prostu nie wie, a nie, że miał intencję kogoś skrzywdzić złym słowem. Mhm. Czyli też rekomendacja dla sojuszników, sojuszniczych, żeby się nie bać błędów, żeby po prostu to, że się... Bo ja też takie mam poczucie, że czasami ta obawa przed tym, że kogoś się urazi w tym, co się mówi, albo w tym, co się zrobi, sprawia, że często osoby unikają kontaktu po prostu z osobami ze społeczności LGBTQ+, zwłaszcza z osobami trans czy niebinarnymi. Bo już myślę, że kwestia orientacji psychoseksualnej już jest jakoś oswojona, natomiast kwestia transpłciowości czy niebinarności nadal jest jakimś takim kawałkiem, którym wiele osób ma ogrom niepewności w sobie. To ja już w tym momencie może zatrzymam się ze swoimi pytaniami, bo ja to bym jeszcze ciągnęła, ale już mamy kilka pytań od osób uczestniczących. Fajnie. Więc ja bym je przeczytała i też jeszcze sprawdzę, czy ja patrzę na dobry czat. Tak, dobra. No i pierwsze pytanie od Huberta. A jak szukać osób sojuszniczych, gdy żyjemy, pracujemy w środowisku, w którym nie możemy się w pełni ujawnić, bo mogłoby to spowodować powstanie wielu problemów? Czy ty masz jakąś odpowiedź na to? Kurczę, bo tak jak uważam, że nie mamy żadnego prawa autować kogoś na siłę. Tu mam na myśli wszystkie te dyskusje, kiedy, nie wiem, jakiś znany aktor się autuje i wszyscy mu piszą, że powinien to zrobić 10 lat temu. Tak myślę, że podobnie jest z sojusznictwem. To znaczy, w moich bańkach łatwo być sojuszniczką, bo wiem, że jak przyjdę do roboty, znaczy w swojej firmie to już w ogóle, bo jestem tam tylko ja, ale jak przyszłabym do roboty na uniwersytecie i powiedziała, czy mówiłam, że wspieram osoby LGBTQ+, to właśnie nie spotkam się z żadną formą agresji czy z żadną penalizacją, ale zdaję sobie sprawę, że właśnie nie wszyscy funkcjonujemy w takim otoczeniu. Nie wiem, czy mam na to rozwiązanie. Na pewno mam rozumienie, w znaczeniu, że na pewno rozumiem ten strach i znowu chyba bym zachęciła do takiej łagodności względem siebie, to znaczy takiej ewaluacji, czy naprawdę w tym środowisku, w tym otoczeniu mam siłę działać i coś zrobić. Jakby biorę pod uwagę, że czasem nie wiem, co ty o tym myślisz. Ja też rozumiem to pytanie takie, że to też można to rozumieć tak, że jak szukać sojuszników dla siebie, jeżeli ja jestem ze społeczności,
Nie wiem, czy ta osoba miała na myśli, natomiast ja też sobie tak wyobrażam taki wariant tego pytania. No i wtedy to jest trochę trudniejsze rzeczywiście, no bo wtedy, jeżeli ja szukam sojuszników, to rzeczywiście mogę ujawnić własną tożsamość, której nie chcę ujawniać, bo może to być spowodowane, może powodować jakieś problemy, bądź ja mam poczucie lęku przed wrogością albo jakimiś niekorzystnymi zachowaniami. Ja sobie myślę, że wtedy bardzo jest istotne, żeby wzmocnić siebie, no bo coming out nie wszędzie jest konieczny i czasami jest ochroną siebie, jeśli go nie zrobię. I być może rzeczywiście z tych sojuszników nie ma co szukać w miejscu, które w jakiś sposób czuję, że mi zagraża, tylko szukania tych sojuszników poza tym środowiskiem i się tam wzmacniania. I być może wtedy z takim wzmocnieniem wrócenie do tego środowiska też pomoże mi zobaczyć inaczej to miejsce, albo też na tyle przy wzmocnieniu jednak przy posłuchaniu niektórych osób, znalezienia chociaż jednej osoby, która może nie jest już teraz osobą sojuszniczą, nie jest jakaś super przychylna, ale nie jest osobą, która jednoznacznie opowiada się krytycznie, wrogo, czy homofobicznie, bądź transfobicznie. Więc ja często sobie myślę o tym, żeby szukać osób, które nie są takie po prostu skrajnie na nie, bo to wiadomo, to jest bardzo trudne, tylko osób, które tak zwane są neutralne. Bo osoby neutralne czasami po prostu mogą nie mieć wiedzy i mogą nie mieć świadomości, że coś mogą zrobić, albo po prostu z tego miejsca wygodnego w systemie społecznym po prostu nie dostrzegać potrzeb innych grup. Więc to jest taka moja rzecz, nie wiem na ile to odpowiedziało, mam nadzieję, że tak. Najwyżej może jeszcze osoba nam coś tutaj dopisze. I było jeszcze coś, ale nagle mi zniknęło. Aha, okej. Okay. Czy rodzic... Nie było. A nie, tu są jakieś informacje związane z innymi kwestiami. Tu już Teo z Marią odpowiadają, ale mamy pytania z naszych zgłoszeń, więc chciałabym chociaż kilka, już patrzę na zegarek. Więc mówiłaś... Już trochę o tym opowiedziałaś, ale może chciałabyś dopowiedzieć coś jeszcze. Skąd czerpiesz siłę, by żyć i stawiać się za tymi, którym tej siły mają mniej? To jest... O Boże, nie chcę zabrzmieć jak crazy guru, ale to jest pewna wymiana energii. To znaczy, to nie jest tak, że sojusznictwo tylko nam odbiera siły, czas itd. itp. Wręcz przeciwnie, daje bardzo dużo... chyba przede wszystkim sensu właśnie, że na koniec dnia mogę powiedzieć, że dzisiaj nie tylko fajnie coś policzyłam, chociaż wiem, że moje liczenie też ma znaczenie dla jakichś tam momentów rzeczywistości, ale że na przykład właśnie, nie wiem, ktoś miał o czym porozmawiać na randce. Więc w gruncie rzeczy to jest bardzo wynagradzający proces. I staram się o tym pamiętać, że i to mnie trochę napędza, to mi daje siłę, że tak naprawdę ja sama poprzez bycie sojuszniczką też bardzo dużo zyskuję i na poziomie chwilowym, tymczasowym, na przykład właśnie radości, że ktoś napisał, że poczuł się lepiej, albo że udało nam się zebrać ileś tam pieniędzy, ale też na poziomie długodystansowym, że patrzę na koniec roku i myślę sobie, okej, to był dobry rok, bo udało nam się zrobić to albo to. Więc myślę, że stąd czerpię siły, ale znowu z adnotacją, że nie zawsze je mam. I wtedy po prostu się wyłączam albo w ogóle z sociali, albo z tematu na chwilę, więc miejmy to z tyłu głowy, powtórzę jeszcze raz, że być może będą momenty, kiedy będziemy poczuwać przerwy i to jest okej i warto zadbać o siebie, więc chyba tak bym odpowiedziała na to pytanie, że dużo czerpię z tego wszystkiego, co robię i z wszystkich ludzi, którzy właśnie dają mi mnóstwo pluszu i dobra, ale z drugiej strony, jeśli z jakiegokolwiek powodu, nikt nie musi się z tego tłumaczyć, potrzebuję przerwy, to biorę przerwę. Mm-hmm. Padło pytanie od osób, które są z nami. Kacper pyta,
Co zrobić, jeśli mam tę odwagę, wiedzę oraz pokorę do popełniania błędów, ale boję się, że za bardzo skupiam na sobie uwagę? I to jest super pytanie, Kacper, bo ja też bardzo nad tym ostatnio rozmyślam. To znaczy nad zagadnieniem zawłaszczania przestrzeni. To znaczy w jaki sposób być osobą sojuszniczą, ale nie przekroczyć tej granicy, bo jakby no, pamiętam, że jestem osobą sojuszniczą, ale nie jestem członkinią społeczności w sensie takim, że jestem w heteroseksualnym małżeństwie. I szczerze mówiąc, jest to też mój duży strach, że być może gdzieś w pewnym momencie tę granicę przekroczyłam i zawłaszczyłam tę przestrzeń, albo ją zawłaszczę. I tutaj upatrywałabym dużej roli no właśnie członków i członkiń społeczności. To znaczy ja bym chciała, żeby jeśli to kiedyś zrobiłam albo zrobię, to żeby mi po prostu zwrócono na to uwagę, że okej, może, nie wiem, hej Janina, myślę, że w tym momencie właśnie zawłaszczyłaś przestrzeń, albo powinnaś oddać głos komuś innemu, albo zrobić coś inaczej. Więc to jest takie pytanie, Kacper, które totalnie rozumiem, uważam, że jest ekstremalnie ważne, sama właśnie zadaję je sobie non-stop, ale w tym zakresie no chyba też musimy dać sobie pole do popełnienia błędów. Czyli po prostu działać, starać się to robić z uważnością, ale właśnie też otwartością na feedback. Jeśli w którymś momencie ktoś powie, jakiś członek, członkini społeczności powie, że powinniśmy coś robić inaczej, albo że nie wiem, na przykład uraża, obraża, nie podoba mu się coś, co robię w jakiś konkretny sposób, to jestem totalnie otwarta na taki komentarz i chętnie je przyjmę. Padło kolejne pytanie. Zastanawiam się, czy do ciebie, ale je przeczytam i może spróbujemy razem jakoś sklecić odpowiedź, pewnie niewyczerpującą, ale chociaż troszkę satysfakcjonującą. Czyli jak pracować z grupą młodzieży, to jest pytanie Marty, jak pracować z grupą młodzieży klasa 7-8, w której pojawiają się skrajne reakcje na temat związane z grupą LGBTQ+, no i osoby sojusznicze versus osoby, które wobec społeczności LGBTQ+, są nastawione wrogo. Ja bym zaczęła od rozpakowania pytania, dlaczego są nastawione wrogo, w sensie od właśnie takiej rozmowy, dlaczego właściwie wam się to nie podoba, bo czy dlatego, że gdzieś usłyszeliście, że no znowu, dobra, nie będę cytować, żeby nie sprawić dyskomfortu, ale czego się boisz, dlaczego jesteś przeciwny? I myślę, że to powinien być punkt wyjścia, bo wtedy te wątpliwości albo te obiekcje możemy w jakiś sposób ripostować, jakoś na nie odpowiedzieć. Jeśli ktoś powie, że jest przeciwny, bo to rozwala heteroseksualne rodziny, bla, 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 no to tutaj możemy podjąć dyskusję. Dobra, ale w jaki sposób rozwala? Dobra, ale w jaki sposób twój związek jest zagrożony przez związek dwójki innych ludzi? Więc ja chyba bym zaczęła od podstaw, od takiego wypisania czy omówienia tych lęków, nazwania konkretnie, dlaczego właściwie jestem przeciwna albo przeciwny. Bo wiesz, wszyscy tak mamy, że czasem te uprzedzenia się w nas kształtują, bo co, bo mama coś powiedziała przy obiedzie, bo wujek na weselu durnie zażartował, bo w telewizji daliśmy się zwieść badaniom, które nie istnieją, ale jakiś poseł je przytoczył, więc myślę, że to jest ekstremalnie ważne, żeby w jakiś sposób na te wątpliwości też odpowiedzieć. Myślę sobie, że szczególnie w takim wieku, jak są młodzi ludzie w klasie 7 i 8, to mają prawo wielu rzeczy nie wiedzieć. I też rola dorosłych jest, żeby jednak rozjaśniać pewne wątpliwości, niepewności. I oczywiście tam mogą być jakieś skrajne już decyzje, że ja jestem tu, chociaż czy one są rzeczywiście tych młodych ludzi, to jest jakieś moje pytanie, na ile one są właśnie z tego, co tam usłyszeli od wujka przy obiedzie. Natomiast ja jakoś bym dodała do tego, co ty mówisz, że dla mnie szczególnie jest istotne, żeby nie prowadzić takiej narracji za i przeciw.
No bo o prawach człowieka i właściwie o godności ludzkiej to nie jest o tym, czy ja się zgadzam, czy nie zgadzam, tylko o tym, żeby naświetlić to, że to jest po prostu o mówieniu o innych ludziach i jednak odwoływać się do emocji. I młodzi ludzie sobie myślę, że mają lepszy kontakt z emocjami często niż dorośli i to jest taki bardzo wdzięczny kawałek i tutaj można rzeczywiście tymi pytaniami różnymi dojść do tego takiego miękkiego jakiegoś kawałka, który sprawia, że ktoś się boi, że ktoś czuje niepewność albo się obwarowuje w jakichś dość skrajnych stanowiskach. Tak. Teraz tutaj tylko jeszcze sprawdzam, czy coś nam się tutaj pojawia. Ojej, pojawiło się. Tak? Hubert nam odpowiada a propos pytania, więc dziękuję za odpowiedź. Tak, to było to pytanie od osoby z wewnątrz. Dzięki wielkie za wszystkie osoby sojusznicze. Zresztą dzięki wszystkim osobom sojuszniczym spoza społeczności, ale i z zewnątrz społeczności, bo przyznam, co jest aż absurdalne, że czasami osoby ze środowiska bywają antysojusznicze i prześladują inne osoby LGBTQ+. To zanim zacznę czytać inne pytania, które się już pojawiły, to bym się do tego odniosła, że rzeczywiście tak jest, to jest trochę o tym moim komunikacie, które powiedziałam wcześniej, że dla wszystkich osób sojuszniczych łapanie osoby ze społeczności LGBTQ+ i mówienie, powiedz mi teraz wszystko o osobach, o nieheteroseksualnej orientacji psychoseksualnej albo wszystkich niecispłciowych osobach, jest przeciwskuteczne i te osoby nie mają obowiązku wam nic mówić. I też może być tak, że nawet nie będą umiały opowiedzieć wam o wszystkich literkach, bo po prostu, bo nie. Zwłaszcza jeżeli są młode, są zajęte sobą, to osoby ze społeczności nie mają obowiązku nikomu niczego tłumaczyć. Jeśli chcą, to zrobić po przyjacielsku, to jest ich dobra wola. Więc, no i też niestety wśród tej społeczności też są osoby, które wielu rzeczy nie rozumieją i kierują się też skojarzeniami, informacjami, które usłyszały u cioci na imieninach. I teraz pytanie tutaj mamy takie, jak reagować, gdy widzę, że ktoś na przykład ten wariu jest atakowany słownie za to, że na przykład ma tęczowy element w ubiorze. Zakładam, że mam odwagę zareagować, tylko nie wiem jak. Co powiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji? Ja myślę, znowu nie rozliczam nikogo, jeśli nie ma odwagi zaatakować, bo tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Cudownie by było, gdybyśmy zawsze reagowali i szczerze mówiąc mam nadzieję, że jeśli będę w takiej sytuacji, to też to zrobię, w sensie tutaj głównie mówię o sytuacji, kiedy grozi nam przemoc fizyczna, jeśli wejdziemy w tę sytuację, ale prawda jest taka, że myślę, że najważniejszym jest, żeby w ogóle zareagować, bo nawet jeśli ja zareaguję słownie i powiem, że wygaduje pani bzdury i jest pani niegrzeczna i proszę nie obrażać tego człowieka, to już będzie dla tego człowieka informacja, że nie jest sam, że jakby nie jest w tej sytuacji sam. Więc ja myślę, że przede wszystkim mamy obowiązek nie odwracać wzroku i że absolutnie każda forma wsparcia, nawet tak banalna jak powiedzenie na głos, wyrażenie niezgody na to, co się dzieje, jest super ważna. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że czasem no na przykład w przypadku zagrożenia przemocą fizyczną będzie niewystarczające. Myślę, że jeżeli tutaj mówimy o przemocy fizycznej, czy o takiej bardzo agresywnej, czy przemocowej sytuacji, to też jest dość istotne, czy ja jestem bezpieczna, bezpieczny. Co mogę zrobić, żeby zareagować albo jakoś wpłynąć na tę sytuację, ale jednak zachowanie własnego bezpieczeństwa, bo nie sztuka wpakować się w tę sytuację i teraz dwie osoby będą w trudnej sytuacji. Natomiast też mam trochę tak, żebym dodała do tego, co ty mówiłaś, zwrócenie się do osoby, która doświadcza czy tych komentarzy, czy jakiegoś dyskryminującego, przemocowego zachowania, bo czasami po prostu zajęcie się tą osobą wystarczy, bo po prostu pokazuje osobie, która atakuje, że to jest widziane. I też bym się nie skupiała tylko na osobach stosujących
czy przemoc, czy dyskryminujących, ale także na tych osobach, które tego doświadczają, bo one tak naprawdę tutaj są w najtrudniejszej sytuacji. Czasami po prostu podejście do osoby w tym wariu powiedzenie, a co tam, słuchaj, dawno cię nie widziałam, albo coś innego. I chodź tutaj bliżej kierowcy, bo zaraz wysiadamy, też może być jakimś rozwiązaniem. Więc to jest taka jakby moja sugestia z miliarda różnych opcji, które można wybrać. Natomiast ja zachęcam do tego też myślenia, na ile ja jestem bezpieczna, że być może zadzwonienie, pójście do kierowcy jest czymś bezpieczniejszym niż pójście tam. Więc aczkolwiek zachęcam do reagowania. Tutaj jest jeszcze jedno takie pytanie, komentarz od Doroty. Zawsze myślałam, że najlepszym rozwiązaniem jest życzliwa edukacja, ale w chwilach zwątpienia chce mi się krzyczeć i moje sojusznictwo słabnie. Jestem rodzicem dziecka, i skoro mnie tak boli, to jak je chronić? No i myślę sobie, że to też jest często pytanie rodziców, dzieci ze społeczności LGBTQ. Tak. Wydaje mi się, że w tym obszarze nie mam kompetencji. Znaczy nie chciałam, jakby nie mam kompetencji, żeby w jakikolwiek sposób radzić rodzicom dzieci LGBTQ+, więc chyba na tym pytaniu chciałabym spasować, albo raczej oddać Tobie głos, jeśli masz jakieś mądrzejsze rzeczy do powiedzenia. Nie wiem, czy mądrzejsze, natomiast wiem, że to jest doświadczenie bardzo wielu rodziców w tym kraju i mówię też na świecie, przypuszczam. Natomiast jeśli chodzi o nasz kontekst, to są na szczęście organizacje, które zostały stworzone przez rodziców dzieci LGBTQ+, gdzie rodzice się spotykają, wspierają, wymieniają doświadczeniami, wzajemnie edukują, ale też odpowiadają sobie na takie pytania i też wzajemnie jakoś wzmacniają wtedy, kiedy po prostu siły słabną. I myślę, że kontekst po prostu posiadania dziecka i ochrony jest szczególnie trudny, no bo to jest po prostu taki poziom bezsilności, którego ja sobie myślę nie jestem w stanie wyobrazić, bo nie mam dzieci. Natomiast to ja bym po prostu poprosiła może Teo, żebyś wrzucił na czat link do My Rodzice. No już tutaj super. Się to dzieje, wspaniale, dziękuję bardzo. I to jest, myślę, najlepsze z organizacji, najlepsze osoby, które będą mogły odpowiedzieć na bolączki po prostu rodzicielskie i sojusznictwo z takiego poziomu rodzica, bo to jest trochę inny też kawałek, myślę sobie, sojusznictwa. Dobra, patrzę, czy tutaj jeszcze coś mamy. No i tutaj Joanna Marzec pisze, zapraszamy rodziców do grupy wsparcia dla nich. No i super. Jakże widzicie, się można wspierać w społeczności. No właśnie to jest to, co powiedziałam wcześniej, że jakby jest mnóstwo osób i społeczności, które mają wiedzę i warto szukać. Myślę, że jeśli ktoś nie wie, to na pewno gdzieś tam jest ktoś, kto ma odpowiedź. My wśród pytań z formularza mamy takie jedno pytanie, które jest pytaniem właśnie z takiego trochę kontekstu, to znaczy wychowuję 3-latka z pierwszego małżeństwa wspólnie ze swoją dziewczyną, jak wspierać syna w tej sytuacji, jak przygotować go na zderzenie z rzeczywistością, pytania dzieci i innych dorosłych, żeby zadbać o jego komfort psychiczny i rozwój emocjonalny. No i tutaj jest, myślę sobie, level up rodzicielstwa, no bo rodzice, osoby rodzicielskie są po prostu ze społeczności LGBTQ+, i teraz wsparcie dziecka jest trochę inny kierunek, ale jednak nadal nie najłatwiejsze. No i tutaj już pojawiło się na czacie, widzę, że Teo wrzucił organizację Tęczowe Rodziny z Poznania, która prowadzi wsparcie dla rodzin tęczowych i myślę, że tam po prostu najwięcej informacji dostaniecie, więcej niż od nas, bo my byśmy tutaj pewnie trochę szyły, no na pewno ja. Tak, ja też, więc. To tak. Teraz mam takie też pytanie, które myślę jest idealne dla Ciebie, więc koniecznie je zadam. Czy poczucie humoru pomaga, przeszkadza, czy nie ma znaczenia w byciu osobą sojuszniczą? Wiesz co, na pewno pomaga bycie, wykorzystanie swoich naturalnych cech, a nie udawanie, dlatego że
jeśli posługujemy się innym językiem niż poczucie humoru, jeśli mamy, nie mamy pomysłu na, nie wiem, tekst zabawny na dany temat, to nie ma co się zmuszać, bo to nie jest potrzebne. Więc ja bardziej myślę o tym, że powinniśmy używać tych swoich mocnych stron i cech, które są dla nas w jakiś sposób naturalne. Ja powiem tak, jeśli chodzi o poczucie humoru, mnie ono w ogóle pomaga bardzo w życiu. Niemniej, jeśli chodzi o błędy, to już dawno się nauczyłam, już dawno zrezygnowałam z sojusznictwa poprzez sarkazm i ironię, dlatego że niepokojąco dużo osób tego nie czaiło. Czyli ja sarkastycznie, ironicznie pisałam o jakiejś rzeczywistości i zlatywały się homofobiczne grupy, które nie zajarzyły, że to jest ironia i mi przyklaskiwały. Więc nauczyłam się już, że dobra, to nie jest ten język, żeby przypadkiem, nie daj Boże, właśnie nie poszło to wszystko w złą stronę. Więc o ile poczucie humoru czasem wykorzystuję, choć czasem nie mam na to pomysłu i po prostu zawieram głos całkowicie poważnie, o tyle z moich doświadczeń przynajmniej zrezygnowałam z ironii i sarkazmu. Tak. Mhm. Czyli, że może być pomocą niekoniecznie, że są momenty, w których warto się zastanowić, czy to się przydaje. Mamy też takie tutaj pytania o wsparcie młodych osób LGBTQ+, o wsparcie w coming outcie. Natomiast ja sobie myślę, że to jest takie pytanie, na które będziemy po prostu odpowiadać mailowo, bo one jakoś myślę, że tam dużo damy jeszcze jakichś linków. I jeszcze tylko sprawdzę, czy coś się nam tutaj nowego pojawiło. Nie, nie pojawiło się. W takim razie mamy jeszcze chwilkę. Ja bym wróciła do moich pytań. To jest 5 minut dla mnie. Bo ja jakoś bardzo mnie... cały czas interesuje ten taki kontekst związany z sojusznictwem, to znaczy w jaki sposób cały czas można redefiniować to swoje sojusznictwo. To znaczy, czym jest dla Ciebie sojusznictwo, to jest jedno pytanie, no ale też jak ono się dla Ciebie zmienia. To znaczy, że sobie myślę, że to nie jest taka ścieżka, w którą weszłaś i ona po prostu jest niezmienna. Wiesz co, myślę, że ostatnio, gdy rozmawiałam z Piotrem Jaconiem w jego programie, to on poruszył taki temat, który właśnie w momencie tej przemowy przy odbieraniu Korony Równości wypłynął, że wiele osób miało pretensje, że powiedziałam o 5 i 3 gwiazdkach, a jak można mówić o tolerancji, chociaż znowu tutaj daję nawias, że tolerować to tak jak Andrzej rysuje, można laktozę albo nie tolerować, a nie drugiego człowieka, ale że jak mogę nawoływać do szacunku i używać tych 5 i 3 gwiazdek. I w ten sposób się moje sojusznictwo zmieniło, w sensie, że kiedyś powiedziałabym, dobra, masz rację i byłam tylko miła i pluszowa, ale teraz już jestem, już byliśmy mili, już bardzo dużo czasu tłumaczyliśmy grzecznie, odpowiadaliśmy cały czas na te same pytania i wątpliwości, więc ja już czuję, że nie muszę być grzeczna. To znaczy, że mogę czasem się wkurzyć. Mogę czasem powiedzieć, że mam właśnie dość tłumaczenia ludziom, że Ziemia nie jest płaska i że drugi człowiek zasługuje na szacunek. Więc w tym sensie to moje sojusznictwo się zmienia na trochę bardziej radykalne w tym sensie, że jeśli w tej dyskusji o tym, że wciąż mamy grupę społeczną w Polsce, która ma najwyższe, bardzo ekstremalnie wysokie wskaźniki prób samobójczych, fatalnego zdrowia psychicznego, doświadczeń przemocy, jeśli w tej dyskusji Ciebie oburza 5 gwiazdek i 3 gwiazdki, to coś jest nie tak. Więc już nie dam się wpędzić w tę dyskusję, bo uważam, że ona powinna się odbywać na zupełnie inny temat. Bo to chyba jest też powiązane z taką narracją, którą my tam w antydyskryminacji nazywamy fachowo heteroseksistowską, która mówi o tym, że żeby
że społeczność LGBTQ+, powinna zasłużyć na swoje prawa, które de facto są prawami człowieka i w przypadku osób heteroseksualnych nazywamy je przywilejami, chociaż osoby hetero czy cis płciowe raczej postrzegają jako coś, co im się należy. No i teraz sobie myślę o tym, że to jest takie rykoszetem wobec też osób sojuszniczych, które już nie chcą właśnie być miłe, jak mówisz, tylko mówią nie, żądamy albo oczekujemy, albo jestem wkurzona i tak dalej, że no ale takim językiem to nie będziemy rozmawiać. Czyli to jest cały czas takie poczucie wyższości tego, kto tutaj rozdaje kartę. Ty mówisz, że LGBT to nie są ludzie, ale oburza cię to, że ktoś mówi 5 gwiazdek i 3 gwiazdki, no coś jest nie tak. To znaczy, jeśli chcemy rozmawiać o tym, że to jest język przemocowy i brak szacunku, no dobrze, no to zajmijmy się również językiem drugiej strony, bo tam jest tej przemocy znacznie więcej. Mhm. Więc nie chodzi mi o to, że oko za oko, ząb za ząb i teraz powinniśmy bić homofobów w autobusach, ale chodzi mi o to... No bo też trzeba jeszcze byłoby sprawdzić dane statystyczne. A to tak, ale chodzi mi o to, że naprawdę, jeśli kogoś w tej dyskusji oburza to, że ktoś używa gwiazdek, to znaczy, że coś jest nie tak z jego priorytetami, bo naprawdę ta dyskusja dotyczy czegoś innego. Mhm. Mhm. Czy są jakieś pytania? Teraz tak sprawdzam jeszcze, bo ja nie widzę, ale nie chciałabym pominąć. Okej. Nie ma. Tu moje duchy z zespołu podpowiadają, że nie ma pytań. No dobra, dla mnie jakoś jest, ponieważ ty pracujesz językiem, ty piszesz teksty, dla mnie jest też jest bardzo istotne, jak mówić w ogóle sojuszniczo. I mówiłaś o tym, że sprawdzasz zaimki, no ale może masz też jakieś po prostu złote myśli albo złote porady od cioci Janiny, co warto mówić albo na co zwracać uwagę w mówieniu. Nie tyle czego nie mówić, ale właśnie co mówić i jak. Albo jak pisać. Wiesz co, nie wiem, mam w sobie dużo uważności, bo czasem faktycznie piszę teksty oparte na danych, bo wiem, że one, to jest istotne, żeby pokazywać skalę problemu, bo zwłaszcza gdy jesteśmy zamknięci we własnych bańkach, nie wiem, wszyscy moi, to jest taki koronny argument, wszyscy moi znajomi geje są lubieni w robocie i żyją i sąsiadka im daje ciasto, więc wszystko jest spoko, więc myślę, że pokazywanie tych statystyk, no właśnie ile osób doświadcza przemocy, trudności, wykluczenia ze strony rodziców jest ekstremalnie ważne, a z drugiej strony mam też teksty, które są oparte no, tylko na emocjach jakichś tam moich osobistych i myślę, że każda forma, w jakiej chcemy zabrać głos jest okej, ale tak wymaga dużej uważności właśnie w tym języku, w zaimkach, używanych słowach i znowu chyba bym się tego nie bała, jeśli napiszemy coś źle... W tekście mówionym jest gorzej, dlatego mnie wszelkie telewizje na żywo stresują, no bo jak coś powiem, to idzie w świat. Ale w tekście pisanym pamiętajmy, że zawsze można go edytować, zawsze można przeprosić. Więc jeśli popełnimy jakiś błąd na poziomie językowym albo na poziomie argumentu i ktoś nam zwróci na to uwagę, no to właśnie zawsze można ten wpis zmienić, jakoś się do tego odnieść. Więc ja bym powiedziała tak, uważam, warto właśnie cały czas obserwować te różne kąta i się uczyć, w jaki sposób mówić, w jaki sposób być sojuszniczką, sojusznikiem, no ale jeśli popełnimy błąd, to po prostu bierzemy to na klatę i tak szczerze mówiąc, w pewnym momencie pewnie każdy z nas popełni błąd, więc... No i to tak naprawdę jest chyba tylko jedyna droga do tego, żeby się czegoś nauczyć, że po prostu... Tu się potknę, a tam pójdę dalej, więc to tak. Też nie jest o tym, żeby po prostu unikać błędów, no bo wtedy rzeczywiście
nic nie zrobię. Padło nam jeszcze jedno pytanie, ale jakoś mam potrzebę do tego, co powiedziałaś przed chwilą, bo błąd jest związany z tym, że czasami trzeba będzie przeprosić. Mhm. No i też istnieje coś takiego jak po prostu... Dokładnie. Czy masz tutaj kilka słów komentarza co do przeprosin, zanim zacznie, jeszcze przeczytam ostatnie pytanie? Tak, non apology, czyli przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Kurczę, przepraszanie jest bardzo trudne. Przepraszanie w internecie jest bardzo trudne, dlatego że nikogo nie obchodzi. To znaczy, gdy jest afera, to ona się poniesie wiralem. Jeśli jeszcze dotyczy znanej osoby, będą screeny itd. Ale przeprosiny bardzo często już nikogo nie obchodzą. I mówimy tu zarówno o sprawach światopoglądowych, jak i innych. Nie wiem, ostatnio jakiś czas temu Gus popełnił błąd w swoim twicie dotyczącym jakiegoś tam wykresu. Oczywiście był dym, wszyscy się z niego napieprzali. Potem skorygował to, przeprosił, ale o tym już nikt nie tweetował, bo to już nie było sexy. I niestety ze sprawami właśnie błędami w tych tematach światopoglądowych jest jeszcze gorzej. To znaczy najlepiej się sprzedaje, i tu mam na myśli ruch w internecie, szere emocje, to kiedy ktoś popełni błąd, a przeprosiny się nie sprzedają. Niemniej, jeśli ten błąd popełniamy, to i tak jest naszą odpowiedzialnością i obowiązkiem, by przeprosić, a jeśli nas swędzi i świerzbi, żeby przeprosić w stylu wszystkich, którzy poczuli się urażeni, albo w stylu, że w sumie to nie macie racji, ale niech wam już będzie, to lepiej tego nie robić wcale. I ja wiem, że to jest trudne, bo wszyscy jakby jest absolutnie naturalną rzeczą na świecie, że lubimy chronić swoje ego i dobre samopoczucie, więc ja wiem, że przepraszanie bywa trudne, ale warto to robić, chociaż... Teraz widzisz, jak to powiedzieć? Napięcie rośnie. Chociaż nie musi być tak, nie zawsze jest tak, że jeśli ktoś się oburzy, to ma rację. To próbuję powiedzieć. Mhm. Że czasem nie ma podstaw do tego, że zrobiliśmy coś nie tak, ale i tak znajdzie się ktoś, kto się oburzy. Więc ja uważam, że takie sytuacje są niezwykle trudne. No niemniej, jeśli przychodzi jedna, druga, trzecia osoba, albo osoba, która jest autorytetem, albo osoba, która wie o tym temacie i mówi nam, hej, zrobiłaś to źle, no to naszym obowiązkiem jest się przyznać. Ale to, że jakiś tam jeden człowiek anonimowy w internecie mi napisze, że mam przeprosić, bo coś tam, no to jeszcze nie jest podstawa do tego, że na pewno błąd popełniłem. Mhm. Chociaż myślę sobie, że takie komentarze, bez względu na to, ile ich tam jest, są... takim przyczynkiem do tego, że się zastanowić, tak, co tam tak, się tak, zadziewa. Tak. I wtedy rzeczywiście może być tak, że to nie jest miejsce, z którego ja teraz z przeprosinami powinnam wyjść, bo może być tak, że rzeczywiście coś tam jest zupełnie innego. Natomiast super ważne jest to, co powiedziałaś o tym po prostu nie przeprosinach, bo tak, to jak już mam taki sposób przepraszać, to już lepiej nie przepraszać. Ja bym chciała, żebyśmy byli dla siebie delikatni, bo inaczej, jeśli już ktoś przeprosi i zrobi to tak, jak trzeba, to przyjmijmy te i zrobi to szczerze i naprawdę tak, jak trzeba, to przyjmijmy te przeprosiny, bo ja zrobiłam, kiedyś napisałam jedną durną rzecz 2 lata temu i wciąż co jakiś czas przeprosiłam wielokrotnie w wielu różnych miejscach i wciąż co jakiś czas ktoś to wyciąga i mówi, a w 2018 roku Janina napisała coś, no napisałam i przeprosiłam, jakby wszyscy dojrzewamy, wszyscy popełniamy błędy. Oczywiście, że mam poglądy, które miałam w przeszłości, których się teraz wstydzę. Nie zmienię tego, jakby nie mam wehikułu czasu, nie cofnę się i jedyny sposób, w jaki mogę to naprawić, to powiedzieć tak, spieprzyłam, popełniłam błąd, przepraszam. Ale bardzo bym za każdym razem, jak ktoś właśnie wypomina komuś, nie tylko mnie, ale takie rzeczy, że w 2013 roku ktoś coś, jeśli zrobił idiotyzm, przeprosił,
to nie robił idiotycznych rzeczy, jak był młody na przykład. No jakby, jeśli już ktoś stanął na wysokości zadania i przeprosił, to przestańmy biczować tę osobę. Naprawdę jest wiele innych zachowań, na których powinniśmy się skupić. Na przykład te osoby, które powinny przeprosić, a tego nie zrobiły, albo kontynuują robienie szkodliwych rzeczy w internecie. Dla mnie jakoś jest istotne to, że nie jest kwestia błędu, tylko to, co po tym błędzie się zadzieje. Tak. I to jest właśnie chyba to. Kończy się nam trochę czas, więc będę tak, chciałabym to pytanie jeszcze osoby, która tutaj wpisała anonimowego uczestnika, a właściwie uczestniczki, bo jestem nauczycielką w szkole podstawowej, która nie wspiera, ignoruje, ghostuje uczniów LGBTQ+. Jak mówić, rozmawiać z dzieciakami, które widzą, że nie mają za wiele wsparcia w szkole, jak rozmawiać z innymi nauczycielami? Zastanawiam się, czy to jest literówka, czy ta osoba po prostu raczej, że wspiera, czy nie wspiera. No nie, i... która nie wspiera, że szkoła to... nie wspiera, więc w jaki sposób ona może... A, w szkole, która nie wspiera. Okej. Ja myślę, że w takiej sytuacji jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy były głośniejsze, żebyśmy jasno pokazywały tym uczniom, że we mnie masz wsparcie. Nie wiem na poziomie systemowym, co można zrobić, ale uważam, że w takich sytuacjach, właśnie w takich grupach, gdzie tego wsparcia nie ma, jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy były, my, osoby sojusznicze, żebyśmy były głośniejsze i dawali bardzo jasno do zrozumienia, po której jesteśmy stronie, że tak, żeby ci uczniowie, nawet jeśli doświadczą nieprzyjemności albo nawet gorszych rzeczy ze strony innych nauczycieli, wiedzieli, że ja jestem po ich stronie i mogą na mnie liczyć. Ja często mówię osobom z kadry pedagogicznej, że może być tak, że szkoła nie jest wspierająca, ale w tej klasie, w tej grupie, w kontakcie z tobą to może być najmilsze miejsce w tej szkole. Więc to, co ty zrobisz, jest super istotne. I jeśli chodzi o sojusznictwo, to jak rozmawiać z dzieciakami, co można zrobić w szkole, to ja bardzo serdecznie zapraszam na nasze warsztaty pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+, bo tam właśnie o tym rozmawiamy przez 2 dni i też są osoby, które po prostu mogą się dzielić swoimi doświadczeniami. Też mamy konsultacje antydyskryminacyjne, które prowadzę ja, więc na takie pytania odpowiadam albo przesyłam mnóstwo materiałów, które są wspierające. Ja też do tego zachęcam. Tak odpowiadając jeszcze dodatkowo, co my jako organizacja, która wspiera społeczność LGBTQ+, a jeszcze teraz ma absolutnie projekt temu dedykowany, więc mamy też na to pieniądze, żeby to robić bardzo aktywnie i dużo, to korzystajcie z tego, więc ja jeszcze do tego pytania dołączam zaproszenie do korzystania z naszego wsparcia. I tutaj już macie na czacie link do konsultacji. Kończy nam się troszkę czas i myślę, że to też jest już bardzo długa rozmowa, bo prawie 1,5 godziny rozmawiamy i niewiele osób przestało nas oglądać, co uważam za nasz po prostu sukces. Przede wszystkim myślę, że twój sukces, że to jednak jest o tym, jak wiele jednak już osób zgromadziłaś w swojej społeczności, które chcą słuchać o sojusznictwie. Więc bardzo się cieszę, że z nami nadal jesteście. Ja bardzo ci dziękuję, Janina, za przyjęcie naszego zaproszenia, chęć bycia z nami, opowiedzenia o swoim doświadczeniu, ale też mówienia o tym, jakie to jest i zachęcania innych osób. Uważam, że absolutnie korona równości zasłużona i robisz zmianę i cieszę się, że w tej zmianie jesteśmy razem, bo po prostu dziękuję. Fundacja też w tej zmianie cały czas próbuje coś tam przepchnąć. Więc mam wrażenie, że robimy szczelinę w tym po prostu okropnym patriarchalnym, homofobicznym, transfobicznym świecie. No i teraz już tutaj na czacie pojawiają się kolejne informacje związane z wydarzeniami, jakie mamy w ramach naszego projektu. Jesteście na webinarze o sojusznictwie. Widzę, że tutaj olśnienie dostępne. Okej.
To jest ten webinar o sojusznictwie. Słuchaliście o tym, co to znaczy być sojusznikiem, sojuszniczką, jak to mądrze robić. Jest jeszcze mnóstwo wiedzy na ten temat, którą możecie zdobyć nie tylko z internetów, nie tylko od Janiny, ale też od innych osób bądź publikacji, które my jakoś przekazujemy w ramach warsztatów. Więc zapraszam na warsztaty sojusznicze, których mamy jeszcze 3. Bardzo chciałabym podziękować tłumaczkom. Zapraszam Was do śledzenia naszego Facebooka. Oczywiście zapraszam Was do śledzenia najmniejszego miejsca w internecie, czyli strony janinadaily.com. Jeszcze przypomnę, że projekt jest realizowany w ramach z dotacji programu Aktywni Obywatele, fundusz regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię w ramach funduszy EOG. Naszą partnerką projektową jest Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu. Bardzo dziękuję, Janina, za uczestnictwo i wszystko, co nam powiedziałaś. I mam nadzieję, że dużo osób będzie Ciebie też odwiedzać i Twoje stado fok będzie tylko się rozrastać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czysta przyjemność.